Dzień dobry, witajcie. Mamy marzec. Właśnie moje zamówienie pierwsze przyszło, a wraz z marcem oczywiście nowe katalogi, katalogi Focus na kwiecień. Tak będzie wyglądał. Oczywiście z naszą nową wodą Today, Tomorrow, Always, Everlasting, którą zaraz zobaczymy. Tutaj moje zamówienie, będzie trochę nowości, ale nie za dużo. I takie zamówienie, które zamówili klienci. A więc na początek Wam może pokażę, miałam zamówienie dość spore na Hydromatic Shine. Moje pomadek chyba było 9 czy 10. Tutaj mam w tej chwili 7 sztuk. Zostało, bo już 3 porozdawałam. Zaraz Wam powiem, jakie kolory przede wszystkim Panie zamawiały. Mauve Creme, Hot Pink, Peach, Scarlet, Soft Nude. I tutaj już się powtarza Mauve Creme i Soft Nude, czyli mniej więcej takie kolory najczęściej u mnie były zamawiane. Wiecie, że ja w tamtym katalogu zamówiłam całość, wszystkie pomadek 15. Powiem Wam, że mi to ułatwiło, dlatego że panie nie lubią kupywać w ciemno kolorów z obrazka, więc jak popatrzyły na te kolory, od razu sobie wybierały te, które im się podobają. Także oczywiście ja skorzystałam, wiecie, że z dwóch, jeżeli się zamówiło dwie te pomadki, chyba Shine wchodziły im te matowe, można było zyskać 250 punktów. Ja te punkty zbieram, bo mam chrapkę na pewien prezent, ale jeżeli zdobędę go, więc Wam wtedy pokażę, na razie nic nie mówię, żeby nie zapeszyć. A więc co w moim zamówieniu? Oczywiście w zamówieniu też mam incandescence, dlatego że przy klubowiczki wszystkie wiedzą, że jak się zamówiło 7 tych pomadek, można było kupić po obniżonej cenie incandescence, tak? Także bardzo fajna sprawa. W moim zamówieniu było też 4-Away, to klasyczne. Bardzo chętnie moi klienci do niego wracają. Często o niego pytają, dlatego że bardzo często kojarzą się, nie tyle znają kolor, tak, czy nazwę, zawsze mówią, że z takim krawacikiem, tak? Czyli z tym takim chwościkiem, można powiedzieć. Także bardziej kojarzą ten chwościk niż nazwę tej wody, ale bardzo często jest u mnie ona zamawiana. W zamówieniu jeszcze mam tutaj olejek ten dla swojej klientki. Jest to bardzo, ja już mu opowiadałam o tym olejku, to jest to bardzo fajny olejek. One mają kokosowy i witaminę E i olejek żożoba w nim. Bardzo fajne, odżywcze olejki. Pokażę Wam może buteleczkę, jak wygląda. Czyli o, to jest coś takiego mieniącego. Mi się zdaje, że większość klubowiczów zna ten olejek. Tak, one są w tym takim właśnie mieniącym się kolorze i w takim klasycznym, można powiedzieć, bezbarwnym, lekko różowym. Takim. W moim zamówieniu jeszcze był depilator. Ten depilator zamówiłam dla siebie, ja go często używam, znaczy często, od czasu do czasu, do depilacji brwi. Bardzo mi to pomocne przy tak, tym pilnowaniu tej kreski brwi. Może nie mam przepięknie wydepilowanych, ale no, korzystam z tego. Bardzo fajna sprawa, że szybciutko gdzieś tam zauważę, wiadomo, pinceta, a tutaj jeszcze takie małe włoski, których ciężko dojrzeć, wtedy wykorzystuję właśnie ten depilator. W zamówieniu jeszcze miałam krem do rąk z awokado, też bardzo dobry krem, to też dla klientów, i ten nowy krem Tropical, tropikalne owoce. Ja go jeszcze nie miałam, chyba sobie też zamówię, to jest dla klientki. Są tutaj 3 kwasy, ananasowy, papaja i jeszcze jakiś, nie, dobrze, nie będę szukać, bo to troszkę mi potrwało, zanim bym znalazła, mango chyba, papaja i ananas, tak? 3 kwasy, bardzo dobre, że takie wygładzające, odżywiające ręce, zwłaszcza teraz po zimie, na pewno nam się to przyda, także też fajna sprawa. I jeszcze miałam zamówienie na krem ten 3-dniowy do pięt, on wygładza pięty, tak?
Zaraz Wam przeczytam, co oni nam tu mówią. Intensywnie nawilża, wyraźnie wygładza popękane pięty. Już w 3 dni by znów wyglądały zdrowo. W tej chwili po 11,90, bardzo fajna cena, wiadomo, idzie wiosna. Na pewno się przyda. I co tutaj jeszcze? A, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to te kosmetyczki, które od czasu do czasu pokazują, tak właśnie wyglądają. O tak, to prościutkie, przezroczyste. My liderzy mogliśmy zamówić. A tak z ciekawości jedną zamówiłam. To jest taka prosta kosmetyczka, no takie podręczne rzeczy. Oczywiście w moim zamówieniu też są te nowości. Nowości ich nie mamy za dużo. Zaraz je sobie tutaj jeszcze otworzę. Czyli zobaczcie, mamy w nowościach, nie wiem dlaczego nam dali tą maskę do rąk, tak? Patrzyłam na te inne starsze, one się w ogóle nic się nie zmieniało. Zastanawiałam się, dlaczego nam to zaproponowali jako nowość. Nie wiem, być może chcieli po prostu przypomnieć o tym produkcie, bo rzeczywiście bardzo fajnie działa, bardzo fajnie odżywia ręce. Być może wiosna idzie i z tego tytułu nam dali jako nowość. Jeżeli wiecie, o co tu chodzi, to mi podpowiedzcie. Być może coś żeście zauważyli, czego ja nie zauważyłam. W nowości też mamy lakier do paznokci. Tu chyba będzie 4 kolory w tych lakierach. Ja dostałam taki lilac pink. O, taki kolorek. O, on się fajnie bardzo mieni. Ja może, no może Wam pomaluję tutaj. Bardzo ciekawy ten kolor wychodzi. No ciekawe, ładnie. Mi się wydaje, że na to by trzeba było jeszcze bezbarwny lakier położyć, ale o, nie wiem, czy ja Wam to pokażę, czy to... O tak, będzie dobrze widać. Nie wiem, czy widać. O, taki kolorek to jest, jakby ktoś był ciekawy, nie wiem, czy to dobrze widać, bo mi się coś tutaj jakoś światło załamuje i ja nie bardzo widzę, nie wiem, czy Wam dobrze pokazałam. I oczywiście w nowościach mamy ten nowy Titi Eye Tomorrow's Always Everlasting. Tak, najczęściej te wszystkie chyba Today, Tomorrow, Always mają tu w neroli w sobie, w swoim zapachu. A tutaj co oni nam, zaraz przeczytamy. Co nam napisali? Kojące nuty mleka migdałowego i kwiatów migdałowca, nowoczesna nuta neroli i ciepły akcent piżma. Zaraz zobaczymy. Ja to ten zapach zobaczę z tej próbki. Wiecie, że Wam opowiadałam, że mam tyle wód, że nie chcę następnych otwierać. No ładny, fajny, taki cieplutki zapach. Kwiatowy. Zdaje mi się, że będzie się podobał. Czekajcie, jeszcze raz może nałożę. Tak się przyglądam na ten kolorek, co nie fajny, taki nie za mocny, codzienny można powiedzieć. Ten kolorek, mówię o lakierze do paznokci, bo tak się w międzyczasie przyglądam. No ładny, ładny zapach. Czuć tutaj właśnie tego migdałowca, oczywiście neroli. Jest to taki ciepły, otulający zapach wiosenny. Delikatny, on nie jest taki mocny, silny, taki męczący. Raczej lekki, wiosenny zapach, także na pewno będzie się podobał. Ja bardzo polecam. O, w tej buteleczce, takiej klasycznej buteleczce kwadratowej. Tak, u mnie najczęściej powiem Wam, Today, Tomorrow, ten Today klasyczny się sprzedaje i chyba Wonder. Wonder i jeszcze Moment się bardzo podoba. Reszta z tych TTI, ten Today, Tomorrow, Always, tak? Today, Tomorrow i Always, no tak średnio. Jeszcze nie miałam nikogo, kto by chciał kupić.
No właśnie, jeszcze przy okazji, oczywiście w zamówieniu jeszcze były próbki, dostałam właśnie próbkę tej nowej wody i próbkę tego serum. I zobaczmy, co tam dalej, czy też taką ciemną jak ostatnio. Nie, próbka jest 245N, czyli Natural Beige. Naturalny beż, czyli dostałam próbkę inną niż tamtą, pełnowymiarowy ten produkt w tamtym katalogu, żeśmy dostali bardzo ciemne te podkłady, nie wiem z jakiego powodu, szczerze mówiąc. I chyba to zamówienie, chyba w tym zamówieniu tyle. Jeszcze tak się przyglądam i widzę, że zobaczcie, będziemy mieć nowy krem. W nowościach w kwietniu będzie nowy krem. O, zobaczcie, on będzie miał 10 razy protinol i niacynamid. O, bardzo fajnie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa tego kremu. Szczerze mówiąc, chyba mogliśmy zamówić już w tym katalogu. Może i zamówię, bo po prostu jakoś pośpieszyłam się, chciałam szybko zobaczyć te nowości, co w tych nowościach będzie i te pomadki miałam w zamówieniu i pewnie pośpieszyłam się i nie patrzyłam, co tam jeszcze można domówić. Być może, że jeszcze zamówię ten krem. W tym momencie chyba to już wszystko w moim zamówieniu. A wiecie co? Ja mam jeszcze do Was prośbę. Być może, żeście gdzieś słyszeli, że można kupić dobrą herbatę. Powiem Wam, że ostatnio te wszystkie różne herbaty kupuję, zalewam, w ogóle mi nie smakują. Nie wiem, czy ja smak straciłam, czy te herbaty naprawdę zaczynają być tak oszukane, że tak sobie przypominam z lat młodości tą herbatę, którą się delektowałam, strasznie lubiłam, tak zalewałam nawet chyba ze dwa razy, robiłam taką ciemną i ona mi strasznie smakowała. Nie wiem, czy ja straciłam smak, czy może ten smak mi się zmienił. Te herbaty dla mnie są jakieś chyba troszkę oszukane, więc bardzo bym prosiła, jeżeli ktoś zna jakąś firmę, która robi dobrą herbatę, żebyście mi napisali, skorzystam, kupię i zobaczę, czy mi będzie posmakować. Także mam do Was wielką prośbę, a teraz do usłyszenia, do następnego zamówienia. Hej!